Droga krzyżowa. Za chwilę przejdziemy drogą, którą przeszedł Chrystus. To droga, która prowadzi nas przez sam środek naszego życia, dlatego będziemy przyglądać się swojemu życiu i tam na drogach i bezdrożach codzienności będziemy szukać Chrystusa, naszego Zbawiciela. Stacja pierwsza. Jezus na śmierć skazany. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Królestwo Twoje nie jest z tego świata, chociaż przyszedłeś na świat właśnie w tym celu, aby założyć tu, w nas i pośród nas Twoje królestwo. My jednak ciągle stawiamy opór Ewangelii. Gdy przychodzi próba, wolimy obmyć ręce jak Piłat i nie przyznawać się do Ciebie przed ludźmi. Zakopujemy głęboko w ziemi talent wiary, a przez to tracimy ją. Dodaj mi odwagi w przyznawaniu się do Ciebie przed światem. Chryste Królu, zmiłuj się nade mną. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja druga. Jezus bierze krzyż. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Wziął krzyż na swoje ramiona. Jezus nie zrzucił odpowiedzialności na kogoś innego. Chociaż sam był niewinny, bierze na siebie karę za nasze grzechy. Tyle razy uciekałem już przed swoim krzyżem. Tyle razy mówiłem nie, a jednak przed krzyżem nie da się uciec. Krzyż jest wpisany w nasze życie, czy tego chcemy, czy nie. Przez krzyż przychodzi bowiem prawdziwe życie. Krzyż rodzi moje uświęcenie. Duszo Chrystusowa, uświęcaj mnie. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja trzecia. Jezus upada pierwszy raz. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Początek drogi. Jezus upada. Jak często ja zapalam się do zrobienia czegoś, ale jeszcze szybciej się poddaję. Ciało słabe, czy może słaba wola. Jezu, Ty nie pozostajesz zbyt długo wtulony w proch ziemi. Podnosisz się i idziesz dalej w górę ku niebu. Daj mi sił, kiedy moje ciało, moja dusza, moja wola słabną. Prowadź mnie Twoją drogą do zbawienia. Ciało Chrystusowe, zbaw mnie. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja czwarta. Jezus spotyka matkę swoją. Na drodze spotykasz swoją matkę, Maryję. Ona jest darem, który na ziemi otrzymałeś od swojego przedwiecznego Ojca. To właśnie ona tuliła Cię do piersi, karmiła i otaczała macierzyńską opieką. Teraz stoi bezradna, wpatrzona w krzyż i w Twoją zakrwawioną postać, tak niepodobną do ludzi. Miłość poznaje się właśnie po tym, że trwa się do końca. Krwi Chrystusowa, napój mnie. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami. Stacja piąta. Cyrenejczyk pomaga Jezusowi. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Przymusili Szymona z Cyreny, aby niósł krzyż razem z Jezusem. Krzyż jest znakiem hańby. Może właśnie dlatego Szymon nie chciał podjąć się tego zadania. Wolał przyglądać się z boku albo biec do domu, do własnych spraw. Jak często przechodzę obojętnie wobec cierpienia drugiego człowieka. Obojętność i brak współczucia także są grzechami. Szymon zrozumiał. Podjęcie krzyża nawet z przymusu, obmyło jego serce. Wodo z boku Chrystusowego, obmyj mnie. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja szósta. Weronika ociera twarz Jezusowi. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Twoja twarz była cała zakrwawiona, krew, pot, łzy, uliczny pył i ludzkie plwociny. Oblicze Boga, tak oszpecone, że do dziś budzi wstręt u wielu ludzi. Ona jednak się nie bała, kobieta mężna, podchodzi do Ciebie, aby przynieść Ci ulgę w cierpieniu, aby przywrócić Ci ludzką godność. Także ja muszę stać się Weroniką, Weraikon, Twoim prawdziwym obliczem. Męko Chrystusowa, umocnij mnie. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja siódma. Jezus upada drugi raz. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Kiedy w połowie drogi przychodzi mi powtórnie upaść, wiem, że o własnych siłach nigdzie nie dojdę, ale Ty, Jezu, jesteś zawsze przy mnie, nawet wtedy, gdy daleko od Ciebie uciekam, gdy nie chcę mieć z Tobą nic wspólnego, gdy wolę rozkoszować się schodzeniem do piekła, nie podejmować dalszej drogi pod górę ku wiecznemu szczęściu. Ty zawsze jesteś przy mnie, nawet na dnie Szeolu. Nie pozwól mi trwać w upadku zbyt długo. O dobry Jezu, wysłuchaj mnie. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja ósma. Jezus pociesza niewiasty. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Płaczą niewiasty. Nie nade mną płaczcie, mówi Jezus, ale nad sobą i nad dziećmi swoimi. Łatwo współczuć Jezusowi, lecz On jest niewinny. To ja jestem winny. I to właśnie nad moimi grzechami teraz powinienem zapłakać. Jezu, w Twoich najświętszych ranach, poniesionych z miłości do mnie, jest moje uzdrowienie. W ranach Twoich ukryj mnie. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja dziewiąta. Jezus trzeci raz upada. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Już jest na szczycie góry, u kresu wędrówki. Pozostało jeszcze parę kroków i znów upada. Można przeżyć całe życie z Jezusem, a u Jego kresu się Go wyrzec, zdradzić. Szczęśliwa śmierć to taka, która zjednoczona jest ze śmiercią Chrystusa. Jezu, nie pozwól mi odłączyć się od Ciebie. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja dziesiąta. Jezus obnażony z szat. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Podzielili między siebie Twoje szaty, Jezu. Ogołocili Cię ze wszystkiego, nawet z ludzkiej godności. A ile razy to właśnie ja odzierałem z godności innych ludzi, a w nich Ciebie samego. Przez osądzanie, obmowę, oszczerstwo, kłamstwo, plotkę, potępianie. Tak łatwo dostrzegam wady u innych, a tak trudno u siebie. To demoniczna pułapka. Od wroga złośliwego obroń mnie. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja 11. Jezus do krzyża przybity. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Rozpostarłeś, Jezu, swe ramiona na krzyżu, jakbyś chciał nimi objąć cały świat. W tej ostatniej godzinie życia nie myślałeś o sobie, o bólu i agonii, ale myślałeś o mnie, o moim cierpieniu i o mojej śmierci. W godzinie śmierci mojej wezwij mnie. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja 12. Śmierć Jezusa na krzyżu. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Ziemia spowita mrokiem, a z krzyża rozlega się wołanie: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Jezu, Tobie nikt nie jest obojętny. Ty pragniesz mojego zbawienia bardziej niż własnego szczęścia. Czyżby Twoja śmierć miała okazać się daremną? Nie dozwól mi nigdy się zatracić i każ mi przyjść do siebie. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja 13. Jezus zdjęty z krzyża. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Martwe ciało zostało zdjęte z krzyża w pośpiechu, bo zbliżał się szabat, dzień świętego odpoczynku. Szabat jest Twoim dniem, dniem Twojego odpoczynku. Zamknięte, martwe powieki, ale przecież już za 3 dni podniosą się i z mroków krainy śmierci, wyzwalając naszych patriarchów, powrócisz żywy, ustanawiając królestwo życia i świętości. Spraw, Panie, abym ze świętymi Twymi chwalił Cię. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja 14. Złożenie do grobu. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Złożono Twoje ciało do grobu, ale grób to nie koniec drogi, ale początek nowej, ku życiu. Tak bardzo, Panie, przyzwyczajony jestem do grobu moich grzechów, tak bardzo przyzwyczajony już do śmierci, że nie pragnę życia. Jezu, wydobądź mnie z grobu i przywróć do życia. Tobie chwała na wieki wieków. Amen. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Dziękujemy Ci, Jezu, że nas przeprowadziłeś przez tę drogę. Nie była ona wcale łatwa, bo wiodła przez ciemne doliny naszych serc, ku górze, na której wyrosło drzewo życia wiecznego, Twój krzyż. Teraz wiem, że to także mój krzyż, bo właśnie na nim Ty zakończyłeś swoje życie, a ja je tam rozpocząłem.